tu Karolina z bloga Savory or Sweet. Witajcie ponownie na moim kanale. Dziś mam dla was kolejnego foodbooka. Jakiś czas już ich nie było, dlatego pora wrócić. Dzisiejszy dzień zapowiada się dla mnie dość ciekawie, ponieważ dzisiaj mam moje takie pokazy kulinarne podczas festiwalu smaków. Festiwalu smaków food trucków. Tak, właśnie, tak. Tam zaprezentuję Snickersa i krem Raffaello i wydaje mi się, że wszystkim posmakuje, bo ja nie mogę wyjść z podziwu, że to jest tak proste, tak pyszne i w ogóle mniam. Oba przepisy oczywiście zamieszczę na blogu i na YouTubie w najbliższej przyszłości, można tak powiedzieć. Jestem już teraz po śniadaniu, po porannym rowerze. Teraz ogarnę kilka rzeczy, spakuję to, co mam, bo muszę zebrać wszystkie miski, miseczki, szpatułki, blaszki, w ogóle bla bla bla. Tak więc spakuję to wszystko, jeszcze coś zjem przed wyjazdem i w drogę. Zabieram was ze sobą, aczkolwiek no nie będę za bardzo mogła nagrywać podczas moich pokazów, więc może po prostu jakieś, nie wiem, jakieś slajdy, jakieś zdjęcia tutaj wrzucę. I mam nadzieję, że się widzimy w licznym gronie. A teraz czas na zupę rozmaitości, czyli brokuły, groszek, kukurydza, quinoa, przeróżne warzywa, przyprawy, papryka. Jest to taka zupa rozmaitości, czyli ogólnie wszystko, co w lodówce, wrzucone do garnka, ugotowane i smakuje wyśmienicie. Witajcie, jestem już po moich pokazach kulinarnych. Jestem bardzo zmęczona, w ogóle strasznie zmarzłam, ponieważ na początku moich pokazów była taka fajna pogoda, więc byłam tylko w takiej bluzie. A potem zrobiło się tak zimno, że jak tylko skończyłam pokazy, to miałam ochotę zawinąć te wszystkie manatki i po prostu lecieć do samochodu po kurtkę. Było naprawdę bardzo zimno, ale jestem bardzo zadowolona. Jedzenie, które robiłam, czyli Snickersy i taki krem Raffaello, te słodycze, znikały w takim tempie, że jak już mówiłam, że można już spróbować, można już sobie wziąć kawałek, to wszyscy się po prostu rzucali. No więc trochę mi to schlebia, bardzo się ucieszyłam, że była taka reakcja. W tym momencie już zakończę tego foodbooka. Na festiwalu, po moich pokazach, zjadłam taką fajną bułkę z takim jakby burgerem z ziemniaka. Było to bardzo, bardzo, bardzo smaczne i do tego zjadłam rozgrzewającą zupę z soczewicy. Więc wegańska szamka na festiwalu food trucków na plus. Fajnie się bawiłam, bardzo lubię kontakt z ludźmi, rozmawiać i jakieś takie relacje międzyludzkie lubię utrzymywać, więc bardzo mi się to podobało. Będę dawała znać, jeśli będą jakieś następne wydarzenia, na których będzie można mnie spotkać. No i to wszystko na dzisiaj. Dobranoc, pa pa!